Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne filmy Akademii Polskiego Filmu. Dwa filmy Wojciecha Jerzego Hasa, Jak być kochaną z 1962 roku i niezwykły film uważany za najdziwniejszy film w polskiej kinematografii, najbardziej zagadkowy, zaskakujący, do którego ponoć jeszcze tak dokładnie nikt z krytyków filmowych nie znalazł klucza do interpretacji filmu Rękopis znaleziony w Saragosie. Według powieści Jana Nepomucena Potockiego z XVIII wieku, niezwykłego też człowieka o tak bogatym życiu, że jak najbardziej jego życiorys nadaje się na film. Rękopis znaleziony w Saragosie Jana Nepomucena Potockiego podobałby się wszystkim, którzy lubią taką, proszę Państwa, inteligentną powiastkę filozoficzną z baśnią w tle. Właściwie jest wielu takich autorów współcześnie czytanych przez młodych ludzi. Gry komputerowe w tej konwencji też święcą triumfy. Myślę, że dlatego też ci, którzy sięgną po rękopis znaleziony w Saragosie Potockiego, którzy lubią właśnie taką literaturę, zdecydowanie nie będą rozczarowani. Zresztą, proszę Państwa, powieścią Jana Nepomucena Potockiego oczarowanych było wielu artystów, wielu pisarzy, wielu filmowców, między innymi Louis Buñuel. Już pół wieku temu chciał sfilmować właśnie rękopis znaleziony w Saragosie. Nie dodałam, że powieść ta została napisana po francusku i ona właściwie tak naprawdę była taką niszową, oczywiście klasyką literatury również polskiej, bo Polaka, prawda? Ale tłumaczonej na język polski, zresztą w kilku wersjach. Ostatnio w 2007 roku ukazała się powieść Potockiego, rękopis znaleziony w Saragosie i już można sobie przeczytać, zresztą z bardzo dobrym wstępem. Też, proszę Państwa, właśnie ta zagadkowa powieść stała się kanwą filmu fabularnego Hasa, który tylko spotęgował, można powiedzieć, zagadkowość fabuły zaproponowanej przez Potockiego, albo ją skomplikował. O tym będziemy jeszcze mówić. Proszę Państwa, nasz bohater Wojciech Jerzy Has znany jest nam chociażby z takich filmów jak Pętla, jak oczywiście autor serialu Lalka, jak Sanatorium pod Klepsydrą, do której zresztą powieści, którą to powieść według własnego scenariusza przeniósł na ekran. Osobliwy pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany i niezwykła podróż Baltazara Kobera. Wszystkie filmy Wojciecha Jerzego Hasa są bardzo bogate, specyficzny klimat, wyrastający chyba z pasji do sztuk plastycznych Wojciecha Jerzego Hasa, ale proszę Państwa, także z zamiłowania do literatury mocno pogłębionej intelektualnie, właśnie z jakąś taką zagadką, z jakimś szyfrem, które Wojciech Jerzy Has próbował potem zinterpretować według własnych twórczych w każdym filmie pomysłów. Nie będę, proszę Państwa, wiele mówić na temat pierwszego filmu, Jak być kochaną Wojciecha Jerzego Hasa, ponieważ jest to film
znany, często pokazywany w telewizji i tak przyjemny w odbiorze, chociaż szczerze mówiąc smutny, to jest rodzaj melodramatu, że spróbuję się skupić w dużej mierze na drugim filmie, który jest filmem trudnym i często z powodu chociażby, proszę Państwa, zmęczenia, znużenia, gdy już w późnych godzinach wieczornych ten film w telewizji, powiedzmy, jest emitowany, nie starcza nam cierpliwości, by jak gdyby nadążać za pomysłami no, takiego, szczerze mówiąc, uwodzenia wizualnego, ale także, proszę Państwa, wymagającego reżysera, byśmy byli skupieni na słowie, na dialogach padających z ekranu, że po prostu nie starcza nam czasu. A że od lat 90., od połowy lat 90. zaczęła się, proszę Państwa, jak gdyby taka powolna, wręcz eksplozja zainteresowań środowisk artystycznych, inteligenckich, studenckich właśnie rękopisem znalezionym w Saragosie. Zaczęło się to od, dużo wcześniej od młodzieży amerykańskiej, tego nurtu hipisowskiego, ale dojdę do tematu, dlaczego się tak stało w połowie lat 90., że no, warto po prostu spróbować cokolwiek więcej powiedzieć na ten temat. Wracając, proszę Państwa, do Jak być kochaną Hasa, proszę zwrócić na piękne, oryginalne, stare plakaty kinowe do filmu autorstwa Witolda Janowskiego. Pierwszy niebieski dla naszego kina, drugi czerwony dla kina czeskiego. Równocześnie przy okazji proszę spojrzeć na bardzo piękne plakaty do drugiego filmu, który dzisiaj obejrzymy. Filmu, do którego scenografię i kostiumy zrobił Jerzy Skarżyński i, proszę Państwa, kostiumy wraz z żoną Lidią. Zwracam w miarę możliwości zawsze na to uwagę, bo ta szkoła, proszę Państwa, polskiego plakatu, w tym plakatu filmowego, jest po prostu na najwyższym światowym poziomie w tym czasie, więc szkoda tego nie odnotować, bo to też przecież nasza spuścizna artystyczna. Film, proszę Państwa, Jak być kochaną, zdobył wiele nagród, między innymi Złote Wrota dla najlepszego filmu za najlepszą rolę kobiecą dla Barbary Kraftówny i za najlepszy scenariusz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco. Notabene scenariusz napisał Kazimierz Brandys do tego filmu. Zdjęcia wykonał Stefan Matyjaszkiewicz, opracowanie muzyczne Lucjan Kaszycki. Oprócz Barbary Kraftówny, która jest partnerką Zbigniewa Cybulskiego, który gra Wiktora Rawicza, zagrało jeszcze paru innych znanych, ciekawych aktorów i piękne aktorki, między innymi Liliana Zamorska jako siostra Noela. Już chyba nie mam Cybulskiego, tutaj jest Cybulski. Proszę Państwa, jeśli chodzi o fabułę, fabuła jest prosta. Zdzisław Maklakiewicz jeszcze zagrał dziennikarza. Fabuła jest prosta. Główna bohaterka, Barbara Kraftówna, która gra Felicję, czyli młodą, proszę Państwa, rozpoczynającą dopiero karierę aktorką, która jest zakochana bez wzajemności właśnie w koledze po fachu, którego gra Zbigniew Cybulski, w Wiktorze Rawiczu, który z kolei, jeszcze na dodatek, rzecz się dzieje w czasie okupacji.
który jest podejrzany o zabicie Volksdeutsche. Dziewczyna z miłości do Wiktora bez wahania ukrywa go w swoim domu, ale w jakimś sensie nie robi tego bezinteresownie, bo liczy, że obudzi w nim miłość. Z czasem odwzajemni jej uczucie, ale tak się nie dzieje i wszystko się komplikuje i właściwie wszystko zobaczycie na filmie. Żeby, proszę Państwa, nie być jednak gołosłownym, posłużę się dwoma cytatami znawców problematyki Hasa i właśnie szkoły polskiej, mianowicie Andrzeja Wernera i Marioli Dopartowej, którzy uznali ten właśnie film, proszę Państwa, jako w jakimś sensie koniec polskiej szkoły filmowej. Dlaczego? Film ten, proszę Państwa, jest taką opowieścią o sprawach bardzo intymnych, ludzkich, o miłości i o swojej samotności i o trudności w porozumieniu się ludzi i właściwie w jakiejś mierze oszukiwaniu się wzajemnym, a z drugiej strony pielęgnowaniu pewnych swoich marzeń i przeszłości, która notabene właściwie gnębi bohaterów i nie pozwala im dalej normalnie żyć z powodu chociażby tej przeszłości okupacyjnej, zresztą różnej, zobaczycie. Ale w każdym bądź razie chcą żyć własnym życiem, cieszyć się po prostu, albo przynajmniej próbować żyć tylko własnymi sprawami, prawda? Bez tej otoczki problemów typowych, prawda, dla filmów polskiej szkoły filmowej, że jest coś ważniejszego, prawda? Jest oczywiście ojczyzna, prawda? Jest cała sprawa społeczna, która jest w życiu sensem właściwie, a nie jakieś takie nie tylko moje prywatne sprawy. Wspomniana przeze mnie Mariola Dopartowa pisze wręcz, cytuję sens jej wypowiedzi, że jak być kochaną po Auschwitz i Kołymie, tak zaczyna swoją wypowiedź. Melodramatyczna historia pokazana w filmie, cytuję dalej autorkę, to budowanie fałszywej świadomości, budowanie przestrzeni zamkniętej, osaczanie człowieka przez nie jego własne historie, uczucia, przeżycia. Mieszkanie Felicji staje się mikrokosmosem całej wojennej rzeczywistości. Z jej chaosem, kłamstwem, lękiem, przemocą, bezbronnością wobec drugiego człowieka, z aurą desperackiego polowania na sens, bohaterskie mity, żywność innych ludzi. Tak więc pozorny melodramat służy w istocie wydobywaniu najgłębszych prawd na temat tych aspektów okupacyjnej nocy, które nie skończyły się ani wraz z drugą wojną, ani wraz ze stalinizmem. Dorastanie bohaterki to brutalne odzieranie jej z kolejnych złudzeń. Has pyta, jak to się stało, że proces ten nie stał się ostatecznie pogrążeniem w nihilizmie, że nie skończył się założeniem cynicznej maski, kończy Mariola Dopartowa. I jeszcze jeden, proszę Państwa, cytat Andrzeja Wernera, który uznał, podobnie jak Mariola Dopartowa, film Jak być kochaną jako właśnie taki koniec właśnie tej polskiej szkoły filmowej. Andrzej Werner pisze, że jest to film, cytuję, podwójnie polemiczny wobec potocznych wyobrażeń, lecz również w pewnym sensie wobec szkoły polskiej,
Tutaj bowiem, choć obrona jednostki wobec historycznych konieczności i historycznych uogólnień była jej treścią, tak silnie eksponowaną, miara czynów jednostkowych mieściła się przecież poza jednostką, regulowana przez racje przekorne, niezgodne z wyobrażeniem potocznym. Nie chcę Państwu zdradzać treści, ponieważ nie byłoby przyjemności oglądania filmu. Sami zobaczycie, że jest to film bardzo interesujący, ale w porównaniu właśnie z rękopisem dużo łatwiejszy w odbiorze, taki ciepły, normalny. Dlatego skupię się na rękopisie znalezionym w Saragoście. Co to za film? Film, proszę Państwa, rękopis znaleziony w Saragoście powstał w 1964 roku. Jego premiera odbyła się jesienią rok później. Film jest czarno-biały, jest długi, trwa 3 godziny bez 3 minut. Jakkolwiek przygotowano 3 wersje, w Polsce wyświetlano właśnie w tej wersji, w Europie chyba 150 parę minut i jeszcze krótsza wersja, 120 chyba 5 w Ameryce. Filmem, jak już Państwu wspomniałam, zachwycili się w latach 90. amerykańscy muzycy, artyści, filmowcy. A jeden z muzyków, którego widzicie tutaj na slajdzie, to nawet oszalał na punkcie właśnie filmu Hassa. Chodzi o właśnie taką historię za wszelką cenę zdobycia tej właśnie polskiej dla Polaków, dla kraju przygotowanej wersji, pełnej wersji hasowskiego rękopisu znalezionego w Saragoście, który to dzisiaj obejrzymy. I taki słynny, proszę Państwa, muzyk Jerry Garcia to opisał zresztą bardzo szczegółowo w Polityce w ubiegłym roku. W ubiegłym roku Janusz Wróblewski oraz ukazał się świetny tekst, taki poszerzony pod tytułem Nowojorskim tropem Jana Potockiego w twórczości Tadeusza Zielichowskiego Wojniłowicza. W tych tekstach możecie Państwo bardzo szeroko z tą całą kuchnią całej tej sprawy właściwie przez przypadek całej sprawy popularności jak gdyby od nowa, prawda? Po tym okresie hipisowskim, kiedy w Ameryce wyświetlano rękopis znaleziony w Saragosie w klubach studenckich, no, dostał jak gdyby swoje życie. Otóż właśnie Garcia, który zmarł w 1995 roku, i to jest dość ważne, przed śmiercią zamarzył, aby mógł w zaciszu domowym oglądać do woli właśnie rękopis znaleziony w Saragosie. Nie interesowała go ta skrócona amerykańska wersja i zamówił kopię u francuskiego przedstawiciela Hassa. Ponoć reżyser na wiadomość o tym po prostu się roześmiał, znał muzykę Garcji. I jak komentowała Maria Kornatowska, która przygotowała scenopisy Hassa do druku, wykorzystywał film jako podkład pod swoje wizje, szczerze mówiąc, po LSD. Film ze względu na, jak zobaczycie, szkatułkową, szufladkową, labiryntową strukturę i mocno skomplikowaną narrację, po prostu zdaniem Hassa świetnie się nadawał do eksperymentów amerykańskiego muzyka. W każdym bądź razie film dostarczono na czas, tyle że w krótszej wersji, czyli wersji europejskiej, 152-minutowej, ale nawet gdyby przyszła ta oryginalna kopia, o którą prosił, nic by
to nie zmieniło, gdyż w przeddzień odbioru przesyłki z lotniska Jerry Garcia po prostu zmarł na atak serca. Można powiedzieć, że sprawa zakończyłaby się, gdyby nie kolejny przypadek. A dlatego mówię, proszę Państwa, o tych przypadkach, że Wojciech Jerzy Haas był wielkim miłośnikiem, studiował kabałę, interesował się masonerią, wiedzą tajemną. Ponoć miał za sobą niezłą szkołę rabinacką i te, proszę Państwa, przypadki w jego życiu, potem w związku z jego twórczością, są takim, no, w jakimś sensie świetnie korespondują po prostu z tymi jego zainteresowaniami, łączeniem się świata rzeczywistego ze światem nierzeczywistym. No i gdzieś tam ta wiedza tajemna, jakiś taki mistycyzm, magia, po pierwsze jest obecna właściwie w każdym jego filmie, a szczególnie w rękopisie znalezionym w Saragosie i w sanatorium pod Klepsydrą według Brunona Schulza. To też na to jakoś tam chcę Państwu uwagę zwrócić. No i gdy, proszę Państwa, muzyk zmarł, można powiedzieć, że sprawa zakończyłaby się, ale o zainteresowań muzyka Haasem i rękopisem dowiedzieli się Martin Scorsese i Francis Ford Coppola, którzy film pamiętali, oglądali go wielokrotnie w czasach właśnie studenckich i pamiętali, że zrobił na nich wrażenie i postanowili jakby w hołdzie Garcji zorganizować amerykańską premierę rękopisu właśnie w tej pełnej wersji oczekiwanej, prawda, przez muzykę, jak my dzisiaj obejrzymy. Miało to miejsce w 1997 roku i pokaz, proszę Państwa, dedykowano właśnie Jerzemu Garcji i tu macie dokładnie tą informację na tym przygotowanym w tym celu plakacie. A 3 lata później Scorsese i Coppola za własne pieniądze zlecili odrestaurowanie kopii rękopisu, pełnej wersji, prawda? Kopii rękopisu, kopii filmowej w wersji cyfrowej. W 2002 roku ukazała się w limitowanej serii na DVD i kosztowała niebagatelną sumę $65. A propos, proszę Państwa, Garcji, jego muzyki, jego grupy muzycznej, z którą no właśnie muzykował, łączyła ona cele takie wypadające, łączyła ona, proszę Państwa, była wielkim jednym eksperymentem muzycznym. Celowo muzyk wprowadzał do swoich kompozycji taką wypadającą z rytmu, czy wręcz niepasującą do dźwięków wcześniejszych fragmentów, spoza obszaru muzyki także. A z kolei głos głównego wokalisty zderzano na przykład z wielogłosowym chórem kłócącym się z głosem głównym. Chodziło o taką celową, szczerze mówiąc, sztuczną stylizację utworu muzycznego na taki zamierzony kompozycyjnie chaos. Chodziło o taki oczywiście rodzaj synkretyzmu nagrań studyjnych z wciętymi do tych nagrań fragmentami muzyki na żywo. I pomysł Garcii jest uważany za prekursorski i ponoć inspirował go właśnie rękopis znaleziony w Saragosie. Możemy się zastanawiać, czy w jakimś momencie nie miała tu wpływu z kolei ścieżka muzyczna, proszę Państwa, do tego filmu. Ścieżka muzyczna wielkiego obecnie
naszego muzyka, mianowicie Krzysztofa Pendereckiego, bo był to właśnie pierwszy film z muzyką, do której pierwszy film Krzysztofa Pendereckiego, do którego zdecydował się przygotować muzykę. Wiadomo, że to jest muzyka współczesna, właśnie też w jakimś sensie zupełnie w innej konwencji, prawda? Napisana niż ta, do której byliśmy przygotowani, no w taki sposób, do klasycznej muzyki, prawda? Także być może, no sami zresztą się przekonacie, czy mam rację, że w ogóle mówię o takim domniemaniu, ale w każdym bądź razie muzyka jakże nowoczesnego Pendereckiego wydaje się, że mogła się także okazać dla Garsi objawieniem. No właśnie, proszę Państwa, także z tego praktycznego powodu, że przystawał do jego koncepcji takiej sztuki nowoczesnej, opartej na łączeniu różnych inspiracji, prawda, z innych utworów, z całej sonosfery, z własną twórczością, próbując połączyć to w jedną formie. No coś w rodzaju, proszę Państwa, takich pierwocin remiksu, prawda? Oczywiście, proszę Państwa, cała malarskość, jak zobaczycie, filmu Hassa, taka rozwichrzona, wielowątkowa, bardzo skomplikowana fabuła, do której zresztą ani Potocki jako autor powieści, ani Hass jako potem autor filmu, prawda, według książki Potockiego, nie przywiązywali większej uwagi, by ona była zwarta i zrozumiała. Oczywiście można mówić o kluczu zrozumienia tejże skomplikowanej i wcale niedokończonej w wielu wątkach fabuły, ale właściwie nie o to chodzi. Szczerze mówiąc, wszyscy, którzy piszą, a teraz, jak mówię, jest duże ożywienie wokół z jednej strony literackiej strony powieści Potockiego, Rękopis znaleziony w Saragosie, a przy okazji tego przekładu, intersemiotycznego przekładu na język filmowy. Oczywiście, proszę Państwa, taki malarski, o luźnej fabule łączący jawę i sen film Hassa według doskonałej, jak zobaczycie, scenografii Skarżyńskiego mógł też być takim twórczym impulsem dla wspomnianego muzyka. Może oprócz szczególnej struktury filmu, jak zobaczycie, klimatu, takiej wizualności, która jest bardzo charakterystyczna dla Wojciecha Hassa, warto zauważyć aktorów, którzy no, są niezwykli. To jest plejada najbardziej wtedy znanych, liczących się aktorów filmowych. Już sekundkę, bo. To jest jedna z pierwszych scen, kiedy właśnie odnajdują rękopis właśnie w Saragosie. Zbigniew Cybulski, który zagrał jedną z głównych ról, na pierwszy rzut oka wydaje się, że główną rolę, Alfonsa von Wardena. I nie mam tak po kolei, dlatego partnerowały mu dwie piękne kobiety, Iga Cembrzyńska jako Emina, księżniczka mauretańska, i druga księżniczka, mi się schowała, i była to Elżbieta Czyżewska, jak pamiętacie, Elżbieta Czyżewska, pierwsza żona Jerzego Skolimowskiego,
Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, grała na deskach Nowojorskiego Teatru, ale zagrała też pod koniec życia bardzo ciekawe role filmowe. Rok temu, gdy zmarła, ukazały się artykuły i całe programy na TVP Kulturę poświęcone tej niezwykłej aktorce. Zagrał Bogumił Kobiela. W sumie, proszę Państwa, przez Bogumiła Kobielę, który, jak wiecie, z ostatniego chociażby filmu, został zaszufladkowany do filmów komediowych. Tenże film też został od razu, można powiedzieć, poprzez wielką magię aktora komediowego Bogumiła Kobieli też zaszufladkowany jako film komediowy. On jest, proszę Państwa, w wielu miejscach bardzo zabawny i można powiedzieć, że ma elementy takiego filmu Płaszcza i Szpady, jakiejś takiej filmu angielskiego Gościńca, łotrzykowskiej formuły, ale to absolutnie nie do końca prawda. Nie jest to też poważny jakiś taki film z pogranicza filozofii i świata baśni, ale właściwie takiego poematu filozoficznego. Tak naprawdę łączy wiele gatunków i poza tym, że można odbierać ten film na poziomie właśnie takiej dosyć sympatycznej, bym powiedziała, surrealistycznej komedii. Nie wiem, czy można mówić o surrealistycznej komedii, ale ma coś z takiej groteski tenże film. To jednak wydaje mi się, że ma dużo głębsze przesłanie i sądzę, że możemy nie zrozumieć w tych kategoriach, ale myślę, że Haas jako naprawdę wytrawny twórca filmowy przygotował ten film dokładnie tak, jak chciał i nie ma tutaj jakiejś pomyłki mistrza, że mu się coś nie udało. Chociaż, proszę Państwa, dla osób, które nie lubią konwencji właśnie takiego filmu z pogranicza fantazy, historii, kostiumu, filozofii, mogą być rozczarowani. Są tutaj, proszę Państwa, jakieś takie dłużyzny, powtórki, niekończące się wątki, przerywane zupełnie w nieoczekiwanym punkcie i właściwie bez powrotu, gdy już się zainteresujemy tą daną historią. To może być chwilami nużące. Wydaje mi się, że współcześnie, żeby zrozumieć i jak gdyby napawać się tą wielką sztuką filmową Haasa, bo jest to film uważany za jeden z najlepszych w polskiej kinematografii, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że należałoby rozpocząć od jednak książki Potockiego. Potem cokolwiek wiedzieć o kabalizmie. Dokładnie zapoznać się z twórczością Haasa w ogóle i dopiero jeszcze raz obejrzeć właśnie rękopis znaleziony w Saragosie. Ale jak mówię, można ten film oglądać na różnych piętrach i tak do tej pory właściwie był, można powiedzieć, w Polsce odbierany. On generalnie, ten film właśnie gdzieś tam, proszę Państwa, tylko w środowiskach niszowych zaistniał. Właśnie dlatego, że nie miał dobrej, no dzisiaj byśmy powiedzieli, reklamy i że wymagał wcześniejszego przygotowania. A propos tych wszystkich aktorów grających w tym filmie, nie powiedziałam jeszcze o świetnych rolach Franciszka Pieczki, który grał opętanego Paszeka, i Ludwika Benoit, który grał jego ojca.
Nie powiedziałam o świetnej roli Adama Pawlikowskiego, który grał kabalistę, Don Pedro Uzedę, i Beatę Tyszkiewicz, która grała jego siostrę. Tutaj macie w głębi Bogumiła Kobiele, Zdzisława Maklakiewicza i Leona Niemczyka. I, no i na początku, przepraszam, że tak, wrócę do Mieczysława Jachody, który zrobił, wykonał zdjęcia do tego filmu. Wtedy największa marka, jeśli chodzi o stronę, tę stronę przygotowania filmu. Wykonał zdjęcia potem w 1967 roku do Bram Raju w reżyserii Wajdy, do Krzyżaków, który to film już obejrzeliście. Potem do Pętli też Wojciecha Hasa. Wcześniej jeszcze do Zimowego Zmierzchu w reżyserii Stanisława Lenartowicza. I teraz musimy się cokolwiek, proszę Państwa, wrócić do pierwowzoru literackiego, który nie jest bez znaczenia. Nie jest bez znaczenia, dlatego że... Co jeszcze mogłam powiedzieć? Powinnam jeszcze powiedzieć o montażu. Montażu do tego filmu, który wykonała Państwu znana na przykład z tej samej roboty, bo też wykonała montaż do Wodzireja Feliksa Falka, mianowicie Krystyna Komosińska. Co jeszcze? Już sekundeczkę. Proszę Państwa, Jan Potocki był arystokratą. Po pierwsze podróżnikiem, bardzo dobrze wykształconym w Paryżu i w Genewie. Od 9 roku życia przebywał za granicą, aż do właśnie 1772 roku, kiedy wrócił do kraju i zaangażował się, został posłem na Sejm czteroletni i na przykład wydawał pierwszą, proszę Państwa, gazetę, która relacjonowała obrady sejmowe. A potem niestety przeszedł na stronę rosyjską po rozbiorze, przeniósł się do Łańcuta, robił jeszcze karierę dyplomaty na dworze carskim i w ogóle był człowiekiem wszechstronnie, można powiedzieć, utalentowanym i bardzo zajętym, co nie przeszkodziło mu właśnie napisać rękopisu znalezionego w Saragoście i w ogóle wielu sztuk, na przykład dworskich, które są do tej pory czasami granymi w teatrach, między innymi Parady, który była to sztuka napisana właśnie na dworze w Łańcucie, w pałacu w Łańcucie. I Jan Potocki był też wielkim, proszę Państwa, podróżnikiem. To, że tenże film, tu jest ta nowa, proszę Państwa, edycja rękopisu znalezionego w Saragosie z 2007 roku, która to książka zrobiła furorę, sprzedała się rewelacyjnie i okazało się, że to jest w ogóle bardzo dziwne, że książka z XVIII wieku, jakaś taka powieść, dziwna bardzo, właściwie da się czytać i wręcz jest jakąś taką nie tylko rozrywką, ale wręcz przygodą, która łączy różne, która łączy z jednej strony, mobilizuje jak gdyby naszą inteligencję do przemyśleń, a z drugiej strony łączy właśnie piękno języka. My absolutnie widzimy jak gdyby te obrazy opisywane przez
Jana Potockiego. Jest tam, proszę Państwa, wielość wątków, wielość postaci. To zapętlenie się świata rzeczywistego i świata nierzeczywistego, wpływ jak gdyby sił nadprzyrodzonych na nasze życie, a na dodatek jeszcze jak gdyby takie przesłanie, że tak naprawdę te nasze losy są gdzieś tam zapisane i nie od nas zależą, więc tak bardzo się starać nie należy. Notabene Jan Potocki popełnił samobójstwo. Zresztą ta jego śmierć jest zagadkowa i właściwie obrosła wręcz mitem. Nie wiadomo, czy to prawda. Nawet twierdzą, proszę Państwa, że był wilkołakiem i zastrzelił się kulką srebrną od cukiernicy, którą wcześniej przez wiele lat odpiłowywał. Także, ale to jest wszystko dość przekonujące, proszę Państwa, te jego filozoficzne właśnie takie dywagacje łączące się z takim mistycyzmem romantycznym, bardzo zresztą związanym z naszą kulturą, jakkolwiek, jak mówię, przecież powieść powstała w języku francuskim. Ukazał się też audiobook, tutaj nie widzicie dobrze, ale miałam tylko taką marną okładkę, więc Państwu pokazuje, także można sobie nawet posłuchać rękopisu znalezionego w Saragosie i myślę, że nie będziecie żałować. Zanim jeszcze wrócę, bo będę wracać jeszcze do biografii Potockiego, to jeszcze chciałam Państwu pokazać, gdzie się rzecz dzieje. Akcja powieści dzieje się głównie w dolinie Los Hermanos, w górach Sierra Morena. Pokazuję Państwu gdzie i to mniej więcej wygląda właśnie tak, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ film nakręcony był w Polsce. Pokazane jakieś takie gospody, tawerny, pokazane są w fragmentach, w dekoracjach zrobionych we Wrocławiu. Natomiast reszta, proszę Państwa, zdjęć została wykonana gdzie? Gdzie? Oczywiście. W Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I nawet, proszę Państwa, Hiszpanie się zdziwili, że można tak świetnie pokazać Hiszpanię przez pryzmat polskiej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Już moment. To jest właśnie Wrocław. To już jest Jura, tak? Jura. I już. Oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj oglądający na przykład film Rękopis znaleziony w Saragosie nieco inaczej widzą ten teren w porównaniu z rzeczywistą północną Andaluzją, gdzie ulokowana jest właśnie ta dolina w górach Sierra Morena, w łańcuchu górskim Sierra Morena. Miejscu od dawnych wieków bogatym w kopaliny, gdzie zresztą, który był eksploatowany do niedawna, ale ponadto bogaty w zwierzynę dziką i bydło, co zresztą zobaczycie na filmie, i obfitujący w bogactwa leśne. Ale obecnie znaczną część gór przekształcono w parki krajobrazowe i narodowe Hiszpanii. Jest to zdecydowanie inny obraz niż ten, który jawił się po lekturze powieści Potockiego, bo nasi, proszę Państwa, turyści po obejrzeniu filmu Hasta też zamarzyliby pojechać właśnie w góry Sierra Morena.
Wręcz po prostu ta stylizacja scenografa Skarżyńskiego pozostała jak gdyby taka wierna wrażeniu, jakie mógł sprawiać ten łańcuch górski właśnie w tamtych czasach. W rękopisie jest to właśnie, proszę Państwa, taka dzika kraina, którą zamieszkują na to notabene również różni złoczyńcy, cyganie. Tam zresztą jeszcze mamy, proszę Państwa, słowo cygan. Już na przykład autorka takiego opracowania dotycząca roli właśnie cyganów w rękopisie znalezionym w Staragoście. Przepraszam. Nazywa ich po prostu Romami, prawda? Gdzieś to miałam nawet. To Państwu przeczytam, o jakie mi chodzi opracowanie. O wizerunku Roma w rękopisie znalezionym w Saragosie pisała w dialogu bardzo ciekawy tekst Patrycja Rybak. Jeżeli mówimy, proszę Państwa, już o tym, to może zwróćmy jeszcze uwagę na inne takie aspekty zainteresowań dzisiaj rękopisem znalezionym w Saragoście. Na przykład Cezary Morosiński zainteresował się rękopisem znalezionym w Saragosie jako przejawie kultury śmiechu. Anna Wasilewska rozważała w literaturze na świecie o podziemiach Hataczu. Michał Otorowski pisał o teozofii politycznej Jana Potockiego. Przez zresztą postępki głównego bohatera powieści i filmu, chociaż nie wiem, czy do końca to jest główny bohater, sami określicie, czy to jest jakiś pretekst tylko, taka postać wiodąca Alfonsa van Wordena. Wojciech Kaliszewski próbuje rozwikłać w ogóle zagadkę rękopisu. O kluczu zresztą do rękopisu piszą i literaturoznawcy, proszę Państwa, i filmoznawcy. Także rzeczywiście w rękopisie jest to dzika kraina, którą zamieszkują różni złoczyńcy, rozbójnicy i cyganie, którzy są ponadto przecież znani z różnych sztuczek, prawda? A poza tym potrafią rzucić urok, co też ma miejsce w filmie, w powieści wcześniej, że mają moc nadprzyrodzoną. Jan Nepomucen Potocki po przystąpieniu króla Stanisława Poniatowskiego do Konfederacji Targowickiej przeniósł się do Łańcuta i wtedy się właściwie politycznie, jak gdyby ta jego karta jako Polaka patrioty skończyła. Od roku 1803, mimo tej swojej takiej politycznie można powiedzieć złej karty, był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na dworze cara Aleksandra I został mianowany kierownikiem działu naukowego i prowadził bardzo szerokie obserwacje lingwistyczne, etnograficzne i przyrodnicze. Co jeszcze, proszę Państwa, ciekawe, uważa się go za jednego z pierwszych badaczy kultury słowiańskiej. Także to wszystko wydaje się bardzo, bardzo ciekawe. Z opisu biografa Potockiego, Hołoniewskiego, wynika, że Potocki
w sposób dziwny właśnie popełnił samobójstwo. Zabił się strzałem w twarz ze starego pistoletu, do którego załadował ołowiową gałkę odpiłowaną od wieczka jakiejś puszki. I tą wersję przedstawiają biografowie francuscy. Po 2000 roku, już nie pamiętam, w którym wyszła bardzo ciekawa biografia francuskich badaczy Jana Nepomucena Potockiego i przetłumaczona zresztą w 2007 roku na polski. Współcześnie Potocki znany jest jednak ciągle, proszę Państwa, przede wszystkim jako autor właśnie rękopisu znalezionego w Saragosie, chociaż to nie był jego jedyny tekst. Właśnie ma na swym koncie wiele bardzo ciekawej spuścizny, proszę Państwa, pisarskiej. Znawcy piszą, że to jednak ta powieść, rodzaj takiego romansu fantastycznego na wzór orientalny, persko-arabski chyba tak, o tak zwanym układzie, proszę Państwa, szkatułkowym, czyli z jednego wątku wysuwają się kolejne, z tych kolejne. Książka została opublikowana w całości w 1847 roku i było to wydanie w Polsce i było to wydanie przygotowane przez takiego pierwszego biografa Potockiego, Edmunda Chojeckiego, który zresztą spowodował różne zamieszania, proszę Państwa, w tejże powieści i tak naprawdę jest trzy wersje. Ja już nie będę się w tym zagłębiać, ale można przypuszczać, że te można powiedzieć zmiany, które wraz z przygotowaniem do druku kolejnych wersji pojawiły się w powieści, mogły dodatkowo spowodować pewne zakłopotanie czytelników, jeśli chodzi o zrozumienie treści. W wersji z 1810, jeszcze nie mówię o polskim wydaniu, trzeciej, najpóźniejszej i na pewno w takim razie najbliższej zamiarom autora, nie ma na przykład w ogóle opowieści Żyda Wiecznego Tułacza, które no właśnie tłumacz na przykład wprowadza już do polskiej wersji i którą to opowieść znajdujemy w polskiej wersji Chojeckiego. Ona się też pojawia w filmie. Gdybyśmy chcieli koniecznie umieścić rękopis w jakimś gatunku filmowym, rękopis znaleziony w Saragosie Hassa, to jest oczywiście zagadnienie trudne. Należy powiedzieć, że na pewno lokuje się w poetyckich, bardzo wyrafinowanych, jeśli chodzi o formę filmów filozoficzno-fantastycznych, z mogącymi się zdarzyć w realnym świecie historiami ludzkimi lub z historiami, które wydarzyły się w przeszłości, naprawdę, wariant do wyboru przez widza. Na pierwszy ogląd może się wydawać, że to no właśnie owe story kapitana Gwardii Walońskiej Alfonsa von Wardena, którego gra Cybulski, w którego życie wplątane są po prostu historie różnych ludzi. Ma dwóch giermków i ma starą habetę, jak gdzieś tam przeczytałam w jakiejś recenzji Młodego Człowieka na forum internetowym. Są, proszę Państwa, w jego życiu różne zbiegi okoliczności. W ich losach pojawiają się, można powiedzieć, takie wątki ze zjawami, upiorami, różne znaki wytłumaczalne bądź niewytłumaczalne, ale mogące być kluczem do zrozumienia, a może percepcji filmu. Właśnie, proszę Państwa,
indywidualnie przez każdego widza, przynajmniej do pewnego stopnia inaczej, osobiście. Ponadto bohaterowie rękopisu, uwagę można rozszerzyć także na postacie z innych filmów Hassa, zachowują się tak, jakby ich los był rozstrzygnięty. Postacie z filmów, które dzisiaj obejrzymy, to takie właściwie postacie błądzące w większości, nie idą jakąś taką wytyczoną drogą do celu, często nie potrafią wyjść z kokonu swojego mikrokosmosu, choć ich, szczerze mówiąc, uwiera. To dotyczy także Jak być kochaną Hassa, pierwszego filmu, który dzisiaj obejrzymy, ale w rękopisie jest to właśnie ta dolina Los Hermanos w górach Sierra Morena. W rękopisie jest oprócz samych, proszę Państwa, znaków trudnych być może do zdeszyfrowania, jest księga, są znaki w księdze, które, no właśnie, tutaj możemy się zastanowić, czy da się je odczytać. Pojawia się w ogóle w twórczości Hassa, czy może w literaturze, do której sięga Hass, takie poletko zawoalowane dla czytania między wierszami. Na przykład w Sanatorium pod Klepsydrą pojawia się ojciec Józef, który tam mówi między wierszami o całych wersetach jaskółek, prawda, które należy czytać z lotu tych ptaków, z lotu tych ptaków. Jest to jakaś taka metafora do tego czytania między wierszami, z której to, proszę Państwa, umiejętności całymi garściami czerpie właśnie Hass. Z pewnością to niedorzeczne, aby film Hassa Rękopis znaleziony w Saragosie zaszufladkować do jakiejś prostej, banalnej formy powiastki o baśniowym charakterze. To czasami się zdarza, proszę Państwa, w recenzjach, tych wcześniejszych zwłaszcza. Z drugiej, powolne zagłębianie się w zakamarki duszy bohatera oraz wszystkich postaci z jego otoczenia prowokuje nas do myślenia jednak takiego głębszego o tym filmie. Mamy, jak już powiedziałam, człowieka i jego mikrokosmos, albo kilkanaście postaci pokazanych w ich mikrokosmosach. Część jak gdyby tych pojedynczych ludzkich przestrzeni, prawda, w których bytują ludzie, czasami też zjawy, prawda, łączą się. I to wydaje się bardzo interesujące. Nie można powiedzieć wprost, że jest to jakaś tam komedia kostiumowa, gdyż z pewnością trzeba spojrzeć na dzieło Hassa przez pryzmat jego zafascynowania pierwowzorem literackim, czyli powieścią Jana Potockiego, do której to lektury Państwa zachęcam, a szczególnie miłośników, no właśnie takich intelektualnie pogłębionych, z przesłaniem, z zagadką narracji baśniowych. Opowieści Potockiego za moich czasów szkolnych mówiło się, że ma budowę szkatułkową, ta labiryntową, prawda? Chodzi po prostu o taki zabieg kompozycyjny, że każda jak gdyby ta kolejna historia wyłazi, rodzi się z poprzedniej. Autor posłużył się taką ramową kompozycją szkatułkową i pozwolił na stworzenie luźnej powieści, na którą złożyły się mniejsze części fabularne, i to bardzo podobało się Hassowi, właśnie możliwość takiej impresji filmowej na podstawie książki Potockiego. Ponieważ Wy już być może nie używacie szkatułki, spróbuję wyjaśnić kompozycję rękopisu, posiłkując się taką dość
zabawną, ciekawą zresztą, recenzją internetową. Autor na swoim blogu zamieszcza dość ciekawe recenzje książek i używając niku Zsiadłe Mleko zresztą, pisze, że forma powieści przypomina konstrukcją radziecką matrioszkę. To już wszystko jasne. W każdym razie, że takie w ogóle dzieło urodziło się w XVIII wieku, budzi szacunek współczesny. Czytelnicy zanurzonych w baśniowości powieści również dzisiaj docenią kunszt pisarski i wiedzę o kabalizmie, o masonerii, a przede wszystkim właśnie ową niezwykłą wyobraźnię zarówno autora powieści, jak i reżysera tegoż filmu. No i tutaj parę słów powinnam jeszcze powiedzieć, zanim skończę, proszę Państwa, o owym kabalizmie i masonerii, a przede wszystkim o niezwykłej, można powiedzieć, niezwykle rozwijającej studiowanie kabały wyobraźni. Kabała po hebrajsku to otrzymywanie, przyjmowanie, duchowa, mistyczna, filozoficzna szkoła judaizmu do podstawowych źródeł, których zaliczają się Tora i Talmud, choć nie tylko. Kabała, jak wiemy, miała wpływ na wielu filozofów, pisarzy, między innymi Waltera Benjamina, jak widzimy również na Potockiego i na Hasa. Na kabale oparte są liczne żydowskie ruchy ostatnich stuleci, szczególnie tak znaczące jak hasydyzm. Autor istoty kabały, Sulam, wyjaśnia, że jest to mądrość, która mądrość ta wyraża przez siebie nie mniej, nie więcej jak kolejność zejścia korzeni uwarunkowanych połączeniem przyczyny i skutku, podporządkowanych stałym i absolutnym prawom, które połączone ze sobą, ukierunkowane na jeden wielki czy bardzo ukryty cel, który nazywany jest otwarcie boskości Stwórcy jego stworzeniom w tym świecie. Jednym słowem, kabałę trzeba studiować, żeby ją zrozumieć. Istotą kabały staje się zrozumienie przez indywiduum w swoim odczuciu i świadomości, że otaczająca rzeczywistość jest po prostu jednością i jest ściśle ze sobą połączona w każdym aspekcie. Jest w tym więc mistycyzm, jest świat rzeczywisty, są jak gdyby połączone nierozerwalnie. Nauka kabały ma prowadzić do głębszego zrozumienia praw i życia świata, co pozwala być może człowiekowi, ludzkości na jakiś taki spokój i poprawne relacje pomiędzy światem a, nie wiem, niebem. Czy coś z tego odnajdziecie w rękopisie znalezionego w Saragosie, przekonacie się za chwilę. Proszę zauważyć, że w filmie liczy się dla autora rzeczywiście taki wizualny koncept, owe czarno-białe, filmowe tu i teraz, to co się dzieje w kadrze filmu, na które to obrazy nie sposób nie patrzeć, choć bywają, tak na pierwszy rzut oka mówiąc, dziwne. Niektórzy powiedzą, że nużące, których odbiór wymaga od nas wiele. Po pierwsze, musimy być uważni. Po drugie, inteligentni. Dobrze dla naszej percepcji, jak już powiedziałam, jeśli umiemy się bawić na podobnych, jeśli chodzi o treść, trudno dosłownie mówić tutaj o treści w tym filmie. Oczywiście ta uwaga tym bardziej dotyczy powieści w filmach. Dobrze więc, jeżeli potrafimy się zanurzyć w takiej nierzeczywistej,
rzeczywistości filmu Hasa. I mamy wiarę w ten przekaz, a już mogło się to zdarzyć, czy jak sugeruje reżyser, albo umiemy się bawić właśnie tą konwencją, prawda? Choć traktujemy ją umownie i zachowujemy dystans, bo z pewnością i tacy będą dzisiaj na sali. Wobec tego dowolnego bądź co bądź literackiego przekładu z powieści oświeceniowego pisarza Jana Potockiego, który na dodatek dzieło napisał po francusku. Jeszcze raz powtarzam. Wojciech Has zaproponował nam udział w bardzo złożonym, jak zobaczycie, widowisku. O filmie sam reżyser mówił w wywiadzie, na przykład udzielonym Marii Oleksiewicz, zatytułowany, że to są różne szkatułki Saragossy. Na przykład Krystyna Garbiń wypytywała Hasa, jak można pokazać Dolinę Los Hermanos w Polsce, i Has też miał na to odpowiedź właśnie poprzez film. Na temat hasowskiego rękopisu znalezionego w Saragosie ukazało się kilkadziesiąt wypowiedzi w czasopismach filmowych. Można ubolewać, proszę Państwa, że tylko sporadycznie autorzy podejmowali właśnie próbę zmierzenia się z sensem zrealizowania tego dziwnego filmu, na przykład przez problem kabalizmu. Has chyba jednak od nas tego oczekiwał, prawda? Był znawcą zresztą masonerii, kabały i okultyzmu. Także myślę, że wiedział, co robi. A jednak dopiero właściwie w ostatnim dziesięcioleciu zaczyna się jakby odkrywać na nowo z jednej strony Jana Nepomucena Potockiego, z drugiej strony przekład na język filmowy jego powieści dzięki Hasowi, który napisał dzieło zupełnie niezwykłe jak na tamte czasy, a Has zrobił niezwykły film, który też jak gdyby dopiero dzisiaj zaczyna być rozumiany jako taka perełka naszej kinematografii. Jeśli chodzi o interpretatorów Hasa, warto zauważyć takie głosy Marcina Marona, Iwony Kolasińskiej, Krzysztofa Lipki, Marka Bisiagi. No, oczywiście nie oznacza to, że wcześniej nikt nie zmierzył się z tekstem filmowym Hasa. Jak najbardziej Alicja Hellman, Konrad Eberhardt, Aleksander Jackiewicz, Maria Malatyńska, która zresztą nazwała bardzo pięknie Hasa twórcą uwięzionym literaturą. W jakiejś mierze podobnie zatytułował rozmowę z Hasem Tadeusz Sobolewski, który napisał „Wybierał nieosiągalne”. Z kolei Wojciech Piotrowski nazwał Hasa prorokiem naszych czasów. Maria Kornatowska swój obszerny wywiad z Hasem zatytułowała „Między pamięcią a wyobraźnią”, a o jego twórczości napisała „Zagadka Wojciecha Hasa, Has nieosiągalny”. Wszystkie te wypowiedzi wskazują na taką oniryczność, na błądzenie we własnym mikrokosmosie, także właśnie Wojciecha Hasa, zanurzeniu się we własnej przestrzeni twórczej. On był samotnym twórcą i w ogóle samotnikiem, który nie musi oznaczać wpływów zewnętrznych. Próba charakterystyki twórczości Hasa to także wypowiedzi Konrada Zaremskiego, który na temat sedna sztuki mistrza wypowiedział się dwoma słowami: klimaty i obsesje. Po śmierci reżysera mistrz kina, znany nam wszystkich, Krzysztof Zanussi, napisał też taki esej „Klimaty Hasa”. Agnieszka Zagórska pisała o filmach Hasa jako o przestrzeni umykającego spojrzenia. W szerokiej recenzji „Sanatorium pod klepsydrą” zachodnia badaczka N. Castel napisała, że to sztuka wierności
własnej wierności. Zamieścił zresztą w tłumaczeniu Grażyny Stryszowskiej tą wypowiedź Kwartalnik filmowy. Ta badaczka, jako zresztą jedyna, jak dotąd wypowiadała się szerzej o prawdzie do rozszyfrowania hasa, który jeszcze nikt nie rozszyfrował, notabene. Mówi się, proszę Państwa, także o obrazie czasów samotności, o hasie, o osobliwej fotogeniczności, o misterium sztuki, o panoptikum wszystkiego do oglądania. Także proszę zauważyć, że z jednej strony ten wizualizm, a z drugiej strony takie filozoficzne podejście do przedstawianej rzeczywistości i nierzeczywistości. Magik na inne czasy, napisała Małgorzata Sadowska o jego twórczości. Mówimy o grze z czasem Hasa, o odkrywaniu magii, ale mówimy także, że podążał tropem literatury. Bardzo ciekawe jest rozumienie twórczości Hasa zaproponowane przez Andrzeja Bukowieckiego na Istmanie i w Soboskopie, nawiązując oczywiście do George'a Eastmana, twórcy firmy Kodak, czy może bioskopu braci Skladanowskich, jak nazywano rodzaj wczesnej kamery filmowej popularnej w Europie Środkowej i Wschodniej, także u nas. Czyli można, proszę Państwa, o książce i filmie na bardzo różne sposoby. Z pewnością, proszę Państwa, has był chyba najbardziej pożądanym, byłby najbardziej pożądanym przez Potockiego twórcą, który mógł dokonać właśnie takiego przekładu intersemiotycznego na film. Wydaje mi się, że się to Hasowi udało. Zapraszam Państwa na filmy. Dziękuję.